Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Jak co roku w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie odbył się koncert noworoczny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. To doskonały moment do krótkiego podsumowania najważniejszych dokonań stowarzyszenia w minionym roku. Nasze wszelkie działania w ciągu całego minionego roku w sposób szczególny ukierunkowane były na pobudzanie świadomości lokalnej społeczności naszej małej ojczyzny dla ochrony, popularyzacji tradycji i dorobku naszych przodków. W sposób szczególny działania te ukierunkowane były w kierunku młodego pokolenia, młodzieży szkolnej. Stało się już tradycją, że podczas koncertu noworocznego zarząd towarzystwa honoruje swoich długoletnich i zasłużonych członków. Zarząd TPZK podjął decyzję o uhonorowaniu w roku 2016 złotymi odznakami trzy członkinie stowarzyszenia – Zdzisławę Rosińską, Marię Sperę i Marię Wierzbicką. Honorowa nagroda Amikus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej stanowi najwyższe wyróżnienie przyznawane instytucjom, organizacjom, przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym aktywnie współpracującym z TPZK. W tym roku do tego szacownego grona dołączyła następna instytucja – Zespół Szkół nr 3 imienia Władysława Grabskiego w Kutnie. Bardzo dziękujemy. To jest dla nas wyjątkowe wyróżnienie. Zobowiązujemy się, że w przyszłości będziemy realizować równie wiele projektów. Z naszej strony taką deklarację składam. Wszystkiego najlepszego. Po części oficjalnej odbył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie. Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno.